Siemano kolano, cześć ludziska, witam was gorąco, no Janusz z tej strony i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii polską w War of Conquest na Medievalu II. Atakuje nas obecnie Wenecja, jest to bitwa pod Belgradem, kiedy to wrogowi wyszedłem naprzeciw, no i po dosyć bolesnych szarżach konnicą sprowokowałem go wreszcie, by ten ruszył na mnie, no i bardzo fajnie, bo straciłem na tych konnych kilkudziesięciu, ale teraz będzie o wiele prościej, bo będę się bronił tutaj w dogodnej pozycji, kiedy mam dużo łuczników, kiedy mam Trebusza, no a ci łucznicy robią robotę. Zapraszam was klasycznie na dzień dobry, jak to mam w zwyczaju na Instant Gaming po taniej gierencie, linka w opisie. No i zauważyłem, że w tym modzie są naprawdę zarąbiście zrobione wszystkie jednostki strzeleckie, chociażby kusznicy, no na salwę ludziska. Jeden oddział zabił 20 takich konnych rycerzy, którzy mają pancerze ile? No 12, mają tarcze, więc no jedno coś oddziału na jedną salwę. Naprawdę ładnie, ale no to były też kusze, arbalety, wobec czego elitarne nie ma się jako tako co dziwić. Dobra, to się do nich troszkę przestawiam bokiem, bo bardzo bym chciał jazdą oczywiście ich zaraz dobić od boku i moim trebuszem chciałbym też bardzo serdecznie wyłączyć strzelanie, bo prawdopodobnie to się może źle dla nas skończyć. Dobrze, ty kolego, zajmij się już tymi, nimi przepraszam, ty masz się zająć jazdą na razie od boku, od tej strony. Twój kumpel robi dokładnie tą samą rzecz. No i piechota atakuje, ruszamy na wroga. Dobrze, że akurat tutaj mamy ten oddział elitarny, a to sobie na tych kolesi wyślemy nasze włócznie. No i co, moja jazda, ten oddział elitarny znajduje się tutaj. To jest ciężka piechota. Jaki ty masz, kolego, staty, bym sobie zobaczył? Masz 12 ataku, 19 defense i morale excellent, czyli raczej jego za łatwo nie złamiemy, ale w sumie taką szarżą teraz, no niby w lesie, ale jednak z górki. Możemy, o, pobijać! I jest szansa, że go na taką wbite skasujemy całkowicie. Tak dosyć arabsko wyglądająco, nie? Ci kolesie, te ich czapeczki są charakterystyczne. Dobra, no i widzę, że się wbiliśmy i prawie cała jednostka na strzała zniszczona, już są wavering. Doskonale wyszło, lepiej niż bym się mógł spodziewać. To teraz tak, panowie, wy ruszycie od razu na te kusze. Jazda z drugiej flanki atakuje. O, siemano, panowie. Rąkonier Militia. Możemy jednak się wbić w sumie w tych kolesi, bo to jest piechota. Tylko panowie, puśćcie szybko te lance, please! Kurwica! Zjemy! Za przeproszeniem! Dobra, tu się wbijamy. O kurde, to się jednak nie wbijamy, to już się w nas wbili. No, nevermind, nie zauważyłem. No to są te bitwy w lesie. Chciałem zrobić zbliżenie na tamtą szarżę, no i zobaczcie, jak to się niestety skończyło niesympatycznie. Bo co, bo wy już oponentów skasowaliście 7? Możemy zostawić, nie ma co. Dobra, ruszamy na kuszników weneckich. Nagrywam to dla was w niedzielę, więc wcześniej. Sorry z góry za ten Szczecin. Już go poprawię za chwilę po bitwie. No jakoś nie wiem, nie zauważyłem tego za Chiny, więc wybaczcie najmocniej. Misklik musi się wkraść, przez 5 odcinków to trwało, ale dlatego, że nagrywam to z rzędu i no nie zauważyłem tej kreseczki nad N, co nam stworzyło N. Tak, ni. No i tak się składa, że nagrywam to w niedzielę, ponieważ jutro, z mojej perspektywy, wy to widzicie, poczekajcie. Ten odcinek wleci prawdopodobnie we wtorek, to chyba dzisiaj jeszcze gramy na streamie w dodatek Kingdoms do Medievala II, ponieważ szukałem czegoś na dwa streamy, bo w czwartek mam w planie grać w Metina na Twitchu od 10 rano. Też możecie, jak ktoś jest ciekawy, wbić, zobaczyć co jak. O, wrogi kapitan Gabriel nie żyje. Fantastyczna sprawa. Ci się jeszcze trzymają. Dlatego też po skończeniu, no, lekkim rage quitem kampanii w Warhammerze, bo dalej nam to crashowało, masakr, muszę jakoś to ogarnąć, ale no już w tej kampanii nie miałem na to psychiki. No to zostały dwa dni, prawda, poniedziałek i wtorek, które no, powinienem streamować i nie chciałem opuszczać streamów, dlatego szukałem kampanii na dwie transmisje, max 3, bo w środę to już jest taki deadline, ale raczej wolałbym w środę nie streamować, no bo w czwarteczek wjeżdżałem w tego Metina, no i no trzeba w środę się do tego przygotować, nabrać siły, bo prawdopodobnie maniaczenie będzie potężne, ale zobaczymy. Jeśli może się okazać, że no Janusz się jednak rozmyśli, ale no nie, no na pewno zagramy. Pytanie, czy faktycznie będzie fajnie, czy się wciągniemy. Mam wobec tego fajne plany, ale no to się okaże, wyjdzie na spontanie. Dlatego no
idealnie z pomocą zacnych jęczarów na Discordzie udało się wpaść na to, żeby zagrać w kampanię Krzyżowców, bo jest to krótka kampania Jerozolimą. No myślę, że właśnie w dwie transmisje na spokojnie uda się to zrobić. Są też inne fajne modyfikacje na Krzyżowców, na kampanię Krucjat, ale są one takie, no raczej na więcej niż dwa streamy. To są takie mody znacząco zwiększające mapę i zrobienie tego w tak krótkim czasie byłoby po prostu haniebne, dlatego przedstawimy dodatek do Medievala. Ja z podstawką w tej grze mam jedynie doświadczenie związane z challenge'em łucznikami Anglią, który w sumie nie był challenge'em, ale ułatwieniem, bo banalnie się grało łucznikami, serio. No i jedyną kontrą na nas tak naprawdę nie była paradoksalnie konnica, a piechota, bo konnicę kontrowaliśmy palami, a wróg no, oczywiście lubił się na nie nadziewać. Dobra, wychodzimy stąd. Straty nie takie duże, też jakoś z wielkiej uwagi do tego starcia nie przywiązywałem, ale wypadałoby. No, jednak tryhard to jest ważna sprawa. Nie można o tym zapominać. No i panowie, za pieniążki możemy się dogadać. Nie to nie, okej. I Belgrad już jest zadowolony. Cieszy mnie to niezmiernie. Ruszam teraz sobie szybciutko do Braszowa, gdzie mogę tą jazdę ogarnąć. I was zaraz cofniemy do miasta. Relacje pogorszone też z Krzyżowcami. Oj, to niedobrze. To mi się nie podoba. No i tak, daj mi ten kurde Szczecin. Na Szczecin. Kurde, jeszcze kapslokiem. O! I teraz... Chyba jest zacna sprawa. Kminię co z tą Pragą teraz wykminić, no bo z Wenecją mógłbym się dogadać. Naprawdę mógłbym. Ta wojna obecnie no nie jest mi na rękę. Czy chcecie się dogadać? Widzę, że już musiałem sprowadzić z nimi, bo obecnie ruch dyplomatom wykorzystany. Cieszę się bardzo, że... W ogóle to Żytomierz, pisaliście chyba też, to co pamiętam, Żytomierz, prawda? Chyba tak, zaraz zobaczę na telefonie dokładnie, bo nie pamiętam, jak pisaliście, ale cieszę się, że ten Wiedeń sprzedałem papieżowi, no bo to powinno zaprowadzić porządek w regionie, a jeśli się ktoś odważy zaatakować, no to będzie miał do czynienia z papajem, a więc z krucjatami. Dobrze, panie zabójco, co pan mógłby teraz zrobić fajnego? Możemy sobie pofarmić, no troszeczkę na kijowskich generałach, albo zabić weneckiego dyplomatę. Oby nas nie wykryli... Zobaczymy, co tam się wydarzy. Dobra. No, widzę, że siądzie elegancko. Cudownie, cudownie. Tak, Żytomierz pisaliście, dzięki wielkie. Nie wiem, co myślę, że to też Żytomir jest, ale no Żytomierz zdecydowanie no, brzmi nawet lepiej jako tako. Okej, okay, wszystko zrobione. Tura 84. A co to w ogóle wytycznych kampanii? No to... Nie, nie będziemy się wokół nich fokusowali, ponieważ no, aż tak mi na tej północy nie zależy. Moim celem jest przede wszystkim Imperium Osmańskie i chcemy właśnie wbić się w Turków. A propos Turków, to będziemy grać w tego Metina na tureckim serwerze, więc no, będzie można troszeczkę z wielmożnymi panami pochodzącymi oczywiście z Azji Środkowej, obecnie przebywającymi w Anatolii, no, porywalizować. Z tym wyzwaniem to tak nie za bardzo, bo doszły mnie słuchy, że nawet za napisanie make me kebab czy coś takiego można wyrwać bana, bo Turcy dobierą do siebie, piszą z tym na supporta, a że support jest turecki, no to raczej się nie patyczkują i no nie ma co tak robić, bo... Banicja jest praktycznie pewna. Kolego serdeczny, co ty tutaj kminisz? Panie dyplomato, no też pisaliście, że chcę wtedy przekupić osadę. Domyślam się, no bo jaki miałby sens podchodzić do nas, gadać, sygnalizując nam, że będzie się z nami chciał bić. No wiadomo, że on coś tutaj próbuje robić. No i prawdopodobnie próbuje tą osadę przekupić, ale żeby się mu to udało, no to raczej nie może być w mieście żadnego gubernatora i wtedy jest takowa szansa. O nie! Hamie, znowu atakujesz Ragusę. Już mógłbyś sobie odpuścić. To jest potężna forteca. No nie ma szans najmniejszych. Nawet mógłbym wyjść mu naprzeciw, ale raczej nie chcę. Sądzę, że papaj może za sekundkę tą Wenecję ogłosić wyklętą i ruszymy z krucjatą, bo krucjata skończyła się całkiem niedawno, no i w zasadzie kolejna powinna za jakiś czas się pojawić. Już ten dżihad też zawitał. Pewnie ja zdecyduję, gdzie będzie krucjata. O, taki ładny, no, nie wiem czy pop, czy to już taki patriarcha troszeczkę bizantyjski. Tak, chyba tak. Okej, okay, to targowisztę w końcu odbiliśmy. Jakaś tam armia widzę, że zmierza. No i nie wiem, co oni robią. No mają przypał, ja bym się na ich miejscu wycofał do Konstantynopola i tam się dobrze umocnił. To byłaby z pewnością najlepsza z możliwych opcji. No, a opcji za wiele nie mają. No jeszcze pozostaje ten Peloponez.
Grecja, ale no ja kurczę nie wiem, co bym zrobił na ich miejscu. Wydaje mi się, że no starał się obronić, no starał się i bronić Konstantynopol i tą Grecję. No i w Grecji rozpocząć ekspansję, albo w ogóle odbić Adrianopol, żeby mieć połączenie między swoimi ziemiami. No teraz już nie ma połączenia, bo zająłem Saloniki, ale no to starać się te dwie osoby odbić, połączyć swoje państwo, no i wtedy coś tam można myśleć. Litewska dziewoja do nas wysyła jakąś propozycję. Siemano, chcesz kolego pieniążki? No mój to litewski bracie, no powiem tak, no prosisz, proszę cię bardzo. Szkoda, że tak gniewnie, jakbyś po prostu mnie poprosił nawet o większą sumę, ja bym ci dał. Ja cię szanuję, mój to litewski przyjacielu, możemy nawet Unię razem założyć i razem skopać Osmanów. No, wystarczy, że tylko poprosisz, no i będzie dobrze. O Jezu, czemu to kurde jest armia kijowska i 30 buntowników na moich ziemiach? No niebezpiecznie, bo Koszyce mogą być w każdej chwili zaatakowane. Motyla noga. No to Wilno ma przerąbane, ale to jest silna twierdza, więc może się jeszcze obronić przed tym atakiem krzyżackim. Dobra, automat, liczy, że nie zginie, bo może, jest taka szansa. Na szczęście, nie tam, człowieku, nie tam! Na szczęście się wycofał. Zobaczymy, czy uda mu się uciec. No i Żytomierz już ma wsparcie. Co ja widzę? Widzę, że Nowogród wysłał armię pod Kijów. A jeśli komputer wysyła armię pod miasto, no to to wiadomo, że zwiastuje wojnę. To nie jest wysłanie tak po prostu w formie zwiedzania. Absolutnie. To tylko i wyłącznie zapowiedź konfliktu. Chyba, że nagle to Kijów umocni, się nie odważą. No a Kijów ma pierwsze tury, więc możliwe. Kijów ma wojnę z nami. Wiemy, mamy lucy z Almohadami. Ciekawe. Kardynał Wenecki umiera. Troszkę się zrobiło żołnierzy i uwaga, możemy w turnieju sobie zrobić handel. Cudownie, robimy to natychmiast. Fajne jest to, że mimo tego, że przebudowaliśmy to na miasto, to i tak mamy dostęp do tych zakonnych oddziałów. To jest naprawdę super. Dobra, w Targowiszte to jest duże miasto. Spoko, to na razie niczego nie róbmy. Widzę, że jest spory wachlarz w budynków do wyboru, naprawdę duży. Wieści rodowe, raport końca tury. Jestem już 7 frakcją w grze. Bardzo mnie to cieszy. No i dobra, kupca przejęte. Gdzie? Tutaj? Fucking hell. To co to w Krakowie? Sobie trzaskamy kolejnego dżentelmena i no nie podoba mi się bardzo ta Wenecja. Oj, nie podoba mi się. Okej, co to się w ogóle dzieje? Bo tu gdzieś była moja armia i ona szła z której strony? Stąd. Dobra, no to co? Chcemy ten Zagrzeb zdobyć? Bo tutaj ta Praga, to mi się nie podoba, że no w tym miejscu są. No myślę, że chyba na tą Pragę ruszymy. Co wy na to? Zagrzeb jeszcze chwileczkę poczeka. Raczej Praga teraz będzie celem troszeczkę ważniejszym, a więc żołnierze. Idziemy od razu na miasto. Możemy sobie zwerbować troszeczkę najemników. W ogóle bym się tutaj połączył. Taki jeden oddział na drogi jak 150. To może nie. Po prostu idziesz do góry, szefie. I tutaj coś hachmęcisz. W tym miejscu zacznijmy w ogóle od generała na granicy z Kijowem. I tak, tu jest jazda. No i ta jazda się gromadzi w Haliczu. Bardzo fajnie. Jest to na pewno dobry pomysł. Ty, koleżko, no zaryzykuj. Chcę mieć tą wieżę w tym miejscu i mam nadzieję, że mnie wróg nie wykryje, bo kucałem w krzakach, nie powinien nas wykryć. Twierdza zaraz też powstanie, zacnie bardzo, zrób mi jeszcze za dwa oddziały, żeby mieć więcej woja do defensywy, bo katapulty mam. Balista chyba była też dobra do obrony, prawda? Tylko ona się nie robi dwóch tur? Nie, jedną. Okej, no to gites. W Braszowie są buntownicy. Możemy ich oleć. W ogóle gdzie jest muzyka, kurde? Coś taka jakaś psicha jest. Sorry, nie zgłosiłem. No właśnie, powinno być tak. O! I teraz to wreszcie słychać. Co i jak? Dobra, dawaj, werbujesz mi braci rycerzy. Tu jedynie mnie interesuje generał. I mamy tego pana wodza, który chyba rusza w kierunku Belgradu. Ale niestety widzę, że jakaś armia wenecka nam stanęła na drodze. No niedobrze, no bardzo niedobrze. Skoro tak, to zwerbujmy sobie troszkę łuczników jeszcze i włóczników. Ty pakujesz się, szefie, do miasta. I ja tu kogoś chciałem ubić, ale chyba już go ubiłem. To możemy spróbować zabić pana Jarosława. Tego Jarosława Mądrego. Kurde, w serialu Wikingowie Valhalla nie oglądałem go ogólnie, ale wiem, że grał tam Polak, ten chyba Marcin Trociński, więc w porządku. Fajny miał akcent, tak dobrze potrafił mówić, żeby to pasowało. To co, tutaj jest ok. Masz takiego chłopie generała? Nie masz. No tak byśmy go zabili? No bym się, nie ukrywam, nie obraził. Jaka muza się odpaliła dziwna taka. Dobrze, na 10% jest! Fantastycznie. Szkoda, że nie ma tutaj takich zwrotów akcji jak w Szogunie. Bo faktycznie Szogun jest przykładem Total War'a, gdzie był wielki progres względem poprzedniego. No nie? No naprawdę, Szogun był świetny.
jest jakiś jeszcze pan Dolgosław. Panie Dolgosławie, myślę, że zabijemy najpierw Gavrila, czy też Gabriela. Gabriela. Hello, kolego. Hello. Nie trzaśniesz drzwiami, co nie? Nie trzaśniesz. Dobra, mamy cię. Zbigniew, nie, Ostrorok Baranowski dokonał egzekucji. A jeszcze mamy kilku. Tutaj w Attyce na Bizancjum, Pelopones też tutaj i na Wołyni. A, to już go ruszyłem. Chwila, bo wydaje mi się, że o czymś chyba musiałem zapomnieć, bo tam trzech pokazywało, że ruszyłem. A nie, wszystkich ruszyłem, okej. Okay. To tak, tutaj, no to celujemy już w bizantyjskich generałów. Jest przywódca frakcji, jest też taki ziomeczek, Koemperor. No kurde. Możemy zabić Benjamina. Taki trochę Benjamin, ale nie do końca. Przywódcę, cesarza. Żeby objął władzę ktoś inny. No ale wówczas ten Konstantynopol by kurczę stał się niczyi. No i zajęliby go... O cholera jasna, cholera na mysz. Zajęliby go wtedy Osmanowie. Dobra, no ale nic, no. I tak w sumie to nie byłoby takie złe dla nas, bo... byśmy się na pewno bili z Osmanami. To co, zabijmy przywódcę? Może to by się uda? Jest, udało się! I teraz on jest przywódcą, prawda? Tak, cesarz nie żyje. I uwaga, tak, możliwe, że już nie mają więcej żadnych innych kolesi. Nice, pokaż mi co jest tutaj. W mieście mamy... czy to są oblegane? Nie, to nie są oblegane, ale mają strasznie mało ludzi. Oj, panowie, to zaraz padnie. Tak, tylko wam powiem. To na bank zaraz padnie, nie ma opcji, że utrzymacie to miejsce. A jeszcze zobaczmy sobie Nikę. No tu nie ma osmańskiej armii. Troszkę takie dziwne, że tak to wygląda, ale no cóż. I w ogóle jest okazja, żeby po pierwsze tego pana stąd zaatakować. Rozbić go. Dobra, dorwiemy kolesia. Bitwa nie do końca siadła, dosyć spore straty. Jasne, jakoś myślałem, że szybciej skruszy tych mena w Latoj, wierzając im od tyłu, ale no, taką szarżą i tak spore straty otrzymywali. Dobra, możemy i tak mimo wszystko ten okup zaproponować, wycofają się, ale moim celem teraz jest pan Bazileus. I czy on się wycofa? Pytanie, czy jestem teraz... O kurde, masz gwardę wareską. Dobra, spróbujmy. I on się nie wycofał. Czy to oznacza, że jego zabicie zniszczy teraz frakcję Bizancjum? No bo tak, w Konstantynopolu, kolego serdeczny, czy ty coś masz? Nie mogę zobaczyć niestety. A czy jestem w stanie na przykład zabójcą na to miasto najechać i sprawdzić, czy jest opcja kogoś zabić? Pokaż mi to. I jest to jedynie szpieg widoczny. Dobra, no to w takim razie być może jest to ostatnia bitwa Bizancjum. Potem Korynt padnie też szybciutko. Jest dobrze, no, dobrze jest broniony, ale no, bez jaj. Jak już będzie zbuntowane, to nie ma szans, żeby się wybronił. No i tak, panie cesarzu, w sumie to byłoby taka niegłupi pomysł, żeby go zabić i się wycofać i wtedy miasto będzie buntownicze. Wtedy mogę tą bitwę po raz kolejny stoczyć, no i jak już ich rozbijemy, no to potem automatycznie podlegną rozpadowi. Więc taktyka jest prosta, od razu robimy rasz na cesarza. Chociaż w zasadzie mógłbym niby atakować do końca, bo bym zdobył miasto i bym nie tracił czasu. Nie, to może zagrajmy normalnie, żeby to zdobyć, będzie dobrze. Okej, okay, to na konnicy, jak widać, troszkę straciłem niestety. Szkoda, no straty niemałe, ale cóż. Artylerio, ustaw się gdzieś. Znowu jest taka mapa nie do końca sympatyczna. Dobra, stój jak stoisz. Wy łucznicy, tu się ustawcie. Zaraz dam wam możliwość skorzystania z naszych wspaniałych... naszych wspaniałych zaostrzonych pal. Was bierzemy na prawą stronę, ustawiamy. To może być sobie z tyłu dla defensywy. No i generał tam. A więc wy ustawiacie teraz to. Wy macie nie uciekać. Bitwę zaczynamy. I skitrał się na wzgórzu. Oho! Pokaż mi cesarza bizantyjskiego. Ja pieprze! Jak to wygląda? I cesarz na to wygląda, zlurował się. W ogóle jestem ciekawy, jak faktycznie powinienem tą broń nazywać, którą trzymają. No bo wiem, że no, kopie to chyba raczej nie jest. No włócznia to też nie jest, bo jest zbyt długa. Ja zawsze mówiłem lance, ale jak używam tego określenia, no to pisaliście, że no Jan, to nie jest lanca, goddammit! Jakbyście mogli dać znać w komentarzu, byłbym bardzo wdzięczny, no bo jestem, nie ukrywam, ciekawy, jak można by to nazwać. Cholerstwo jedno. Dobra, oni idą na wzgórze. No to plan jest taki, żeby ich z tego wzgórza za pomocą artylerii troszeczkę zlurować, a więc ustawmy się gdzieś najpierw tutaj, powolutku. No, skoro stracimy niestety potencjał teraz pal, bo no, ich nie przeniesiemy, one zostaną wbite w ziemię, ale dobra, niech będzie, nie ma żadnego problemu. No to co, niech się ekipa ustawi. On jest po której stronie? Jesteś pewnie tutaj, co nie? Jak ty wyglądasz? No i wygląda kiczowato. Ej, cała jednostka super, a generał? Strasznie dupowato. Szkoda, że nie ma purpury. Ma niby płaszczyk, ale no brakuje tutaj purpury. Ten hełm w ogóle jakiś taki mongolski, turecki.
No, jak na cesarza, no to bieda. Jego jednostki są o wiele lepsze, widać, że no za bardzo nie przystosowali wizerunku generała do całej jednostki. I co my tu mamy? Kretańscy łucznicy już na nas teraz walą, o kurde. Skoro tak, to musimy ich szybciutko skontrować. No i bierzemy sobie jazdę stąd, do przodu. Szarżujemy ich, duży zasięg. Porąbani mają wielki zasięg, ile to jest metrów? To jest będzie z 200 zasięgu około, no z reguły jednostka pewnie ponad 100, około 150, ale tutaj, no jest dużo, bardzo dużo. Dobra, teraz tak, artyleria wali, w co chce i w kogo chce. Na razie sobie cele dobierajcie sami wedle uznania. I moja jazda jedzie, no jedzie, nas ciąga. Dobra, to już się wbijamy w sam środek oddziału i ładna wbita. Nie tutaj, ja tą artylerią, chłopie, myślałem, że sobie cel dobierzesz inny. No to możemy artylerią w takim razie walić w jego dowódcę. Postaramy się coś tam mu zadać straty. Dobra, tak się cofnijmy. Masz tu jeszcze jakichś strzelców swoich. Masz toporników, mena wlatoj. Nie, to już nie masz nic, co strzela, więc jakby się udało zarąbać tych jego łuczników kretańskich, to no bo był już spokój, bo wtedy łatwo by się wojowało z wrogą armią. Dobra, piechota teraz, bez tych kolesi, niech zrobi jedną wielką, fajną formację. No i uwaga, wjeżdżamy znowu od boku, ta jazda wjeżdża frontem. Taka coś wydaje się zmęczona, ale zaraz chyba opuści swoje, no, lance, jak to bym powiedział, ale akurat oni mają kopie, tak, to są kopie. W ogóle kopie nie jest przypadkiem bronią turniejową? Czy też normalnie była wykorzystywana w boju? Bo prawdę mówiąc, nie mam bladego pojęcia, jak to wygląda. I no, obrowali ładnie. Dobra, to już się chyba w wsparciu tutaj dorwiemy na spokojnie. I teraz tak, artyleria. Jak tam ten generał? Żyje dalej? Żyje, ale troszkę go obiliśmy. To tak, moi włócznicy, macie się ustawić szybciutko. O, idealnie są na środku włócznicy, no bo przepięknie. To mi się podoba. Dobra, zróbmy coś takiego. Wy już biegnijcie sobie na tych toporników. I jak tam ta jazda? Już jak tam ci łucznicy? Już ich prawie nie ma. Dobra, no to się teraz tak ustawmy i robimy zaraz wjazd. Mój generał z kolei może... Mają tych Hengenersów! Ja pizgam! Ładnie! Dobra, ci się wbili we włócznie. No to dla nas to jest mega korzystne. Idziemy tędy. Wy wspinacie się do góry. Wybiegniecie tędy. Ich tam musimy kąsnąć. No i jazda się wbija, proszę bardzo. O tak! Wy troszeczkę do góry się udajcie. No i tego bloba naparzamy. No, ale zobaczyłem broń palną. No, pierwszy raz chyba widzimy, prawda, w tej kampanii? Chyba tak, tak mi się coś wydaje. Dobra, łucznicy, naparzajcie w tych kolesi. No i tą szarżą z gwardewereska. To jest gwardewereska. Oj, możemy dużo tu nie zdziałać niestety. Chociaż w zasadzie, tak się wbijając, no, shaken. O, nie sądziłem, że w ogóle możemy jakiekolwiek morale, jakikolwiek ubytek w morale im zadać. Wydawało mi się wręcz, że no to jest jednostka praktycznie... O kurde, ale się ładnie. No, bardzo ładnie. Dobra, możemy w nich się wbić od razu jazdą. Złamaliśmy ich, super. Dobra. To teraz tak, tu jeszcze nie robimy wjazdu, chociaż sobie możemy jakby opuścili swoją broń. No, nie opuszczą. No to nie siądzie, to nie, to cofamy się. Dobra, artyleria. Wstrzymaj teraz ostrzał całkowicie, bo jest ryzyko friendly fire'a. Wbijamy się w tych handgunnerów, tych sobie możemy dobić na spokojnie. To walka w zwarciu jest ok. No i pan cesarz nie żyje! Pytanie, czy on? I nie, to jeden kapitan. Nie wiem, który, ale któryś kapitan poległ. Cesarz jeszcze żyje, niestety. Ach, do trzech razy sztuka. Tutaj jest w tej wrogiej armii łącznie trzech generałów, z czego dwóch jest kapitanami. No i jeden, który pełni funkcję pana cesarza. No to tak, żeby tylko on nie uciekł. Tak myślę, żeby z bliska mu nie walnąć ostrzałem, ale no to więcej nam zada niestety strat niż korzyści. Dobra, wy, proszę dobijcie sobie tych gości, dobijajcie. O, jak ładnie zbiegają w dół wraz z naszą jazdą, żeby ich dobić. Super. Tu się rozpędzamy, łucznicy walczą sobie w tych kolesi. I gdzie ten generał jest? Gdzieś poleciał? Tu jest, wycofuje się. Nie, kurde. Dobra, to musimy się teraz obrócić artylerią i walimy w tego dziada, włócznicy. Biegiem. Dobra, generał wroga ucieka. Nie wiem, który, ale któryś ucieka. Jak damy radę strzelić, to będzie zrąbiście. Wątpię troszeczkę, ale jakby się udało, to byłoby naprawdę przepicko. Dobra, mój dowódca ładnie sobie ich tam dobija. No, błagam, błagam. No, wbił się ładnie. No i ten ostrzał. Trochę ryzykowny. Na szczęście strat dużych nie ponieśliśmy. No to co, włócznicy. Atakować go szybko, natychmiast i ucieka. O nie, ucieka najgorzej. Dobra, łapać go szybko, panowie, łapać go. Come on, come on, come on, come on, come on.
macie go wszyscy aresztować dosłownie. No i ucieka do góry. No to musimy naszego wodza tam wysłać chyba, żeby się nim zajął. A więc szybko, jedź sobie kolego od dołu. Tędy to jest swój kierunek. Ta dwójka ma dobijać tych po kolei. Bierzesz tego gościa, ty bierzesz tamtych. Artyleria. No ja myślę, że możemy no tutaj postarać się strzelać, bo koniecznie cesarz musi zginąć, koniecznie. Wiem, że obecny mój generał jest obok, to może jednak się na razie wstrzymajmy jeszcze. Jakby się udało jeździe go schwytać, byłoby super, bo on jest tutaj i... Dobra, odwrócił się. Dobra, dobra, nie ma lipy, nie ma lipy. Łucznicy, walimy panowie, strzelamy. No, szarża, szarża, natychmiast! Łucznicy strzelają cały czas, patrzcie, cały czas strzelają. Jest to jasne, dlaczego wy nie gonicie panowie? Co wy kurde robicie, pierdoły jedne? Goń go normalnie człowieku, na spokojnie. Artyleria też niech strzela. W ogóle ciekawi mnie, czy jak teraz byśmy go trafili artylerią, to czemu był jako schwytany czy zabity? No bo często tak jest, że jak już po panice się go no, zabije, to jest wtedy schwytany, więc to jest ciekawe. Dobra, rozpędza się. I on jest gdzie? On jest tutaj. Uciekł! No nie! Jedź szybko, panowie, wystrzelajcie. Walcę cały czas normalnie tym trybuszem. Brakuje teraz takiej lekkiej jednostki konnych łuczników. Oj, brakuje i to bardzo mocno. Oho, zginął mój generał. Dobra, dawaj, naparzaj. No, nie trafiliśmy. Już jest koleś ranny. Zobaczcie, wiele oberwał salw na klatę. Może jeszcze jakąś oberwie, na przykład taką kamienną salwę. No, dawaj, dawaj, za wysoko, kolego. Za mocno, żeś naprężył tego trybusza. Człowieku, nie tak, a ci w ogóle wymęczeni całkowicie. No to się często zdarza niestety ludziska. Bardzo często. Ale dobra, jeśli jedynie oni przetrwają w tej bitwie, no to tak naprawdę i tak miasto zdobędziemy i koniec końców zabijemy cesarza. Więc lipy nie będzie. Dobra, ucieknie. No nie złapiemy go, nie ma szans. A co zbiega w tym miejscu? Niedobitki. No to jeszcze sobie troszeczkę podobijajmy tych dżentelmenów. I możemy chyba oficjalnie wyjść z pola bitwy. Straty w ruchu jest duże, jestem zadowolony z przebiegu. Wychodzimy, no i zostało 305, zostało 4 w tej armii, a to jest zwycięstwo w ogóle heroiczne, dobrze rozegrane, fajnie. Tchórzliwy kolega, no ja na jego miejscu, no w sumie uciekałby raczej, no bo wiadomo, że jego klęska, i tu musimy zabić niestety, wiadomo, że jego klęska oznaczałaby klęskę całego cesarstwa, prawda? I co, gdzie ucieknie do miasta? Do Aten wejdzie. I wszedł do Aten. No to w takim razie bierzemy Ateny. I to już jesteśmy sobie na automacie. 4 żołnierze na spokojnie. I chwila prawdy. Czy żeby to był koniec istnienia cesarstwa? No, zobaczmy. Możemy to splądrować i... Nie, jeszcze żyją. To jest prawdopodobnie następca w Konstantynopolu. Okej, ale no grunt, że miasto zdobyliśmy. Troszkę się niepokoję niestety widzę. Dobra, to musimy tutaj zrobić coś na szybkości po zadowolenie. No szkoda, mogłem to w sumie zeksterminować, ale byłby przypał. Zróbmy kościółek, najszybszy się wydaje. I werbunek tutaj jest Hanganersów. O, to są ci, których widzieliśmy. Rasy pogroszone, no wiem, kurde, wiem, nie powinienem tego ich zabijać, ale no inaczej bym nie zdobył miasta, więc no to było konieczne w tej sytuacji. Niestety było to konieczne, mówię to z wielkim bólem. Dobra, w Sofii zwerbuj mi tych pamiężników, zwerbuj mi jeszcze kolego serdecznym mieczników i włócznie. Mamy dużo siana, ładnie, bardzo ładnie. Baja się powolutku ulepsza, dawaj jeszcze rycerzy stwórz. Tu na pewno chcę być generała, obowiązkowo. Myślę, że armata też jest mile widziana. No i piechota, piechota, nie mamy jej dużo, a jest dobra. To sobie zróbmy coś takiego, do obrony granic. O, niemieccy rycerze, ładnie. W Toruniu sprawa załatwiona. No to pokaż mi teraz, gdzie się nic nie buduje. W Haliczu, jak widać, jest obecnie... stagnacja budowlana. Możemy sobie pójść pod kamieniarza. No i tak naprawdę na razie tyle. Chyba, że gdzieś byłem w stanie zrobić... Może jednak olejmy tego kamieniarza i byśmy zrobili coś typowo pod gospodarkę, ale też tego mnie nie stać na nic specjalnego. W Królewcu tak samo. Tu też... O! Możemy w Ragusie zrobić sobie port. To już byłby taki lepszy port. Albo przydałoby się te wieże zrobić lepsze. Byśmy zobaczyli wreszcie, jak w bitwie sobie radzą wieże z armatami. Ile to by mi kosztowało? To kosztuje mnie, uwaga, 5 koła. Dobra, to na spokojnie dam radę to zgromadzić. A no mi werbunek w tym Płocku tych dwóch dżentelmenów. No i to przejdzie. Uwaga, to przejdzie. Dobra, za parę tur będziemy mieli dostęp do fajnych jednostek. Tu się na razie nie ruszamy. No zamiast się kolesi. Kolesie. Spoko, no, na razie kolejmy. Ty kolego, jesteś narażony na atak Wenecji.
ale w razie czego wywierasz presję i może zmusisz ich, by się wycofali. Dyplomata. Ja można jakiegoś ruszyć. Ten kolega tutaj zagada do Kijowa i nie chcą. Już się... No... Z nami nie dogadałem niestety. Szkoda, ale w sumie mi się to podoba, bo denerwuje mnie bug, który występuje w niektórych Total War'ach, takich jak na przykład Divide and Conquer, gdzie komputer zgadza się non-stop na rozejm. Co chwilę wojny rozpoczyna i się potem zgadza na rozejm. Ja tego bardzo nie lubię, ale no tak bywa niestety. Tak się też dzieje, nierzadko. Dobra, idziesz do Pragi, kolego. Nie chcemy? No nie, to nie w takim razie. Dobra, jak tam w ogóle twoja siła? Wenecja jest obecnie frakcją od nas słabszą, to jest dobra wiadomość, bardzo dobra to jest wiadomość. Ten Wrocław, kurde, się lekko obawiam, no właśnie, no bo ja bym chętnie teraz zbił się w ten Magdeburg, ale no to jest duńskie. Wolałbym raczej w Pragę, bo tak mnie denerwuje na mapie ten czerwony wycinek, masakra, nie da się na to w ogóle patrzeć. Dobra, to tak. W Krakowie kupiec się werbuje, werbuje się. No i zrąbiście. Zrobiłem później kolejnego. Czas zakończyć. A tu jest Bazileus. Ej, wiecie co? No i powiem tak, ja będę Bizancjum już zniszczył, bo mi się zaraz coś odrodzi. Spróbujmy, dobra? Ich zrąbać. Spróbujmy. Panie Bazileusie, co ty masz? Masz dużo szermierzy. Masz siebie samego. The Seal of the Emperor. Dobra, let's go! Do boju! Do boju! Elegancko, oponenci się zlurowali, mam 5 trebuszy przygotowanych do kasowania wrogiego dowódcy, a gdyby ten chciał uciekać, no to mamy fajną kontrę w postaci konnych łuków, więc nie ma szans, że gdzieś tam się zawinie. Okej, panowie, no wbijasz się mi w takie jednostki, ajć, niedobrze, niedobrze, ale spoko, ja ciebie już tak otoczę. Piota stąd wojuje sobie już z nimi, no i tutaj coś tam nie biegnie, kilkunastu ziomali. Generale, dałbyś radę się nim zająć, bo widzę, że leciutko sprawiają nam problemy. No i przydałoby się coś tam dać im nauczkę. Ty teraz idziesz sobie o tamtej strony i jazda stąd, myślę, że wbija się w nich. Konne łuki lecą tędy. Oho, to jest ostrzał. No, niczym jakbyśmy grali z Cavenami. Może i stratę ponosimy, ale jest to warte, bo jest opcja zrąbania generała wroga, więc jak najbardziej wchodzę w taki interes. O kurde, nie no, to jest już chyba niebezpieczne. Dobra, jeszcze strzelajmy troszeczkę. Chociaż już się wbijamy. Dobra, to teraz stop strzelania. Bo się właśnie wbijamy konnicą w plery i uwaga, coś się udało zrąbać dowódcy. Nie, jeszcze żyje, to się w takim razie musimy szybko wycofać. Tutaj szarżą dużo nie zrobiliśmy, niby jest defeated, więc szarża nam wyszła elegancko całkiem, ale no wróg ma jeszcze morale na poziomie. Duże straty poniosłem, troszkę ta bitwa się źle zaczęła. A ten generał tak się tutaj w nas wbił na chama. Dobra, no ale zaraz ich oczywiście dojeżdżamy. Tu jest panika. Kolego, uciekasz do mnie, tak? Dobra, na razie możesz uciekać. Ja na razie dorwę twoją piechotę, jaka mi sprawia znacznie większe problemy niż cała reszta armii. I konny łuczniku, wal proszę teraz tutaj. Wy wszyscy nie strzelajcie. Musicie ostrzał wstrzymać. I teraz szarża na cesarza. Dobrze, dobrze, bardzo ładny wjazd. Bardzo ładne, jeszcze z boku wjeżdżamy, żeby gościa okrążyć. Konne łuki mogą wbić się od tyłu gdzieś tutaj. No i nasi ludzie bitwę wygrywają. Straty duże, ale jakoś tak dzisiaj wam powiem, nie jestem za bardzo skupiony. Nie wiem dlaczego, ale... Po prostu wysyłam jednostki na Hama do walki, niech giną i tyle. O, to się udało tych prawie, że zrąbać, to się teraz cofnijmy. I możemy wbić się od tyłu w tych kolesi. Jak tam ten cesarz? Żyje jeszcze? No jeszcze żyje, jeszcze żyje. Konne łuki, panowie, musicie być blisko, żeby go tam złapać w razie W. Tu moje łucznicy obrywają, jest bardzo niedobre. No i uwaga, dwóch jest, jest dwóch. Jak to zniszczy Bizancjum, to będzie super. Dobra, ty się wbijasz od pleców. Nasi husarze tam też coś tam wjeżdżają. I tu widzę, że już jest ok, ale jakbyśmy się wbili, byłoby super, bo zawdzięczamy... A nie, tu są nasi ci... Niemieccy rycerze. Myślałem, że zawdzięczam taką przewagę w tym miejscu, że ich tak szybko niszczymy. Właśnie rycerzom niemieckim, ale to proszę. To ci polscy. Tacy mocni się okazali. Ładnie, bardzo ładnie. I kolego, gdzie jesteś? Jest i on. Ale tym razem ten cesarz jest odważny. Nie jest tchórzliwy jak tamten. On walczy do końca. Nawet nie myśli o tym, żeby się załamać. Po prostu wojuje. No i super. Dobra, shaken są. Chyba musimy szarżę ponowić, co? No, musimy niestety, bo już byli wavering, ale no nie do końca się udało ich dobić. Może teraz jednak? Tak, broken, dobra. Push through, wyszło i cesarz nie żyje. A więc jak to się lodziska, drodzy, mówi, nie żyje cesarz? No, tym razem powiedziałbym, niech żyje cesarz, ale myślę, że nie ma takowego, który mógłby żyć w tej bitwie.
Dobra, połowa sił wroga pozostała. Mój dowódco, wbijeś teraz w plecy tamtych kolesi. Oj, morale mają, zobaczcie, jakie kruche. Teraz ich niszczymy dosłownie bardzo łatwo. Wy, od tej strony ruszacie na jego piechotę, stąd. Come on, come on, come on, come on. No i oni są zniszczeni, pięknie. To teraz szermierze, biegnijcie proszę na jego menawlatoj. Tutaj, jak ma się sytuacja? No, Wavering są już bliscy paniki. Przyspieszamy to. No i pokaż mi ten napis, kurczę. Faction Destroyed. Chcę to już zobaczyć. Już chcę. To jest moje marzenie. Dobra. Ile mają w ogóle procent? To oni się jeszcze mogą, widzę, że przegrupować się to nawet. No, jest to jak najbardziej możliwe, bo tam ucieka kilku, chociaż w sumie dwa oddziały mamy do dobicia. Nie przegrupują się. Raczej nie ma szans. No i wjazd tych kolesi. Nie wyszedł tak dobrze. Oj, mój dowódca zaraz padnie. No, ja to myślałem, że tutaj siądzie tak łatwiutko. Ale to są ci właśnie menawlatoj. W tamtej bitwie. Wcześniejszej też właśnie. Nie! Generale, dlaczego zginąłeś? Dlaczego poległeś? Niedobrze! Bardzo niedobrze! Oj, zła bitwa. Kurde. Nie powinienem chodzić tego odcinka nagrywać. Jakoś czuję się taki nieskupiony za bardzo. Niestety. Ale no, mimo wszystko, cel zrealizowany. Cesarz zabity. Ty, bo tu jeszcze kurwice coś mamy. Ja pieprzę, ludzie. Nie zauważyłem w ogóle tych kolesi, czajcie. Dobra. Ich możemy dobić, ok. Teraz zbijamy się też tutaj i oni są już praktycznie złamani, a więc pozostało rzucić się za wrogiem, no i dokończyć dzieła. Dokładnie. To był kto? Dowbor z Biskupic. Niestety pan Dowbor poległ, stracił żywot, ale... Wrogi cesarz tak samo, wychodzimy z bitwy. Dużo się ich wyleczyło, straty nie aż takie wielkie, no dowódca. Szkoda go. O, to jest Jerozolima. Zobaczcie. Kopuła na skalę. Złota. Możemy ich oczywiście wziąć za okup, bo chyba to jest już koniec, prawda? O, ale awansował. Spoko. Wyszło na jedno. Nie ma tragedii. No i frakcja zniszczona. Cesarstwo bizantyjskie. Pięknie. To bardzo ważny etap w tej kampanii. Bardzo ważny. Trzeba teraz ją natychmiast zapisać jako Polska. 26... Proszę bardzo. No i pozostało teraz zdobyć Korynt, umocnić swoje siły, wyprzeć Wenecję. No i zobaczymy, kto to miasto zdobędzie. Czy my, czy jednak pierwsze będzie Imperium Osmańskie. Zobaczymy, ale to już w odcinku kolejnym. Teraz jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na Facebooka, Discordzika, Twitch streama i Instant Gaming. Na razie, cześć!